audycja Gość Radia 5, ksiądz profesor Wojciech Guzewicz, od września dziekan Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych w EUK-u Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Witam gorąco. Dzień dobry Państwu. No właśnie, mówiłem, że od września, ale jak to faktycznie jest? Ksiądz już jest dziekanem, bo swoje obowiązki, z tego co wiem, obejmie od września. Tak, zgodnie z wolą elektorów 25 kwietnia zostałem wybrany na nową kadencję dziekana w naszym tutaj Uniwersytecie w EUK-u i rzeczywiście dopiero faktycznie swoje obowiązki przejmę na początku września tego roku. Na razie jestem elektem, dziekanem elektem, to taki najszczęśliwszy okres, tak jak Kargul mówił. To jest wysoko, czas na świętowanie. Tak jest. Wysoko siedzi, najedzony i nic nie robi. Proszę księdza, jedyna niebezpłatna publiczna uczelnia w naszym mieście, czyli w EUK-u, no właśnie, Wydział Studiów Technicznych i Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. To duża odpowiedzialność być na czele tej uczelni. Tak, ale także i duże zobowiązanie. Oczywiście to jest wyróżnienie, to jest jakaś nagroda, ale przede wszystkim traktuję ten wybór w kategoriach zobowiązania, bo chodzi nie tylko o to, by być dziekanem, bo to mógłby robić, myślę, że każdy, czy prawie każdy, ale o to, by pozostawić po sobie jakieś dobre dzieła. Tak? Na tym polega sens bycia dziekanem, ale także w dalszej perspektywie lekarzem, nauczycielem czy studentem. No to właśnie o tych dobrych dziełach sobie pomówmy. Jakie kierunki rozwoju euckiej placówki, euckiej placówkę czekają właśnie pod rządami księdza? Na dzień dzisiejszy mamy dwa podstawowe kierunki, proponujemy naszym studentom, a mianowicie kierunek administracja i kierunek geodezja i kartografia. Z tym, że kierunek administracja również adresujemy od tego roku także do studentów dorosłych. To znaczy od przyszłego roku akademickiego, tak? Jest. Tak, od 2016-2017. Bo to jest taki pomysł. 30+, czyli dla tych, którzy kiedyś myśleli o studiowaniu, ewentualnie studiowali i się nie udało, ewentualnie inny kierunek skończyli, teraz pracują, w przyszłym roku będą mogli zapisać się na studia. Oczywiście, data 30+ jest tutaj umowna. Mogą zgłaszać się do nas także osoby 20-letnie, 40-letnie. Górnej granicy wieku nie ma. Jest to właśnie, jak pan tutaj dobrze zauważył, doskonała forma kształcenia dla osób, które zdały egzamin maturalny nieco wcześniej i z powodu na przykład osobistych, tak, zawodowych czy innych, nie zdążyły zrealizować swoich planów edukacyjnych. Dzisiaj, kiedy mają już ustabilizowaną sytuację zawodową, rodzinną, to mogą powrócić do realizacji tych planów. W jakim systemie będą te studia realizowane? W systemie normalnie studiów stacjonarnych, z tym, że plan pracy czy plan zajęć dostosujemy do zajęć danego studenta. Oferujemy dla każdego studenta właśnie z tej formuły 30+ zajęcia od godziny 16 umownie do 20 do 20.30. Czyli nie będą to studia takie zaoczne? Nie, to nie są studia zaoczne, to są studia stacjonarne, ważne, że są bezpłatne i wszyscy studenci tego kierunku, jak i innych kierunków u nas w uniwersytecie mają te same prawa, co studenci innych uniwersytetów, a więc na przykład stypendia socjalne, naukowe, wyjazdy zagraniczne, Erasmus i tak dalej. Ale i też te same obowiązki, taryfy ulgowej dla tych starszych raczej nie będzie. Nie przewidujemy, chociaż mamy tak bardzo dobre, sprawdzone grono pedagogiczne i kadrę profesorską, że oni tutaj są naprawdę bardzo dobrzy i można w jakiś sposób tutaj, prawda, liczyć na to, że zrozumieją pewne, prawda, okoliczności i będą tutaj pomagać tym studentom. Otwarcie na osoby starsze, osoby dorosłe, to jeden z elementów właśnie walki, powiem walki o studenta, bo coraz mniej tych studentów, coraz mniej maturzystów idzie na studia, coraz większe problemy mają uczelnie prywatne.
To samo dotyka również uczelni państwowej. Jest mniejsza ilość maturzystów, a uczelni no, cały czas się utrzymują. My tu wyliczyliśmy, jeden uniwersytet w tym roku pada. Właśnie, w stosunku do ubiegłego roku, w tym roku mniej zdaje maturę o prawie 25 tysięcy osób, czyli jest to średniego rodzaju uniwersytet w Polsce. Tyle młodzieży nie przyjdzie do uczelni wyższych na studia. A zatem no, tutaj uczelnie no, preferują, czy w jakiś sposób zachęcają różnymi kierunkami, tak, czy prawda, innymi sposobami wszystkich studentów do tego, żeby na tej uczelni, a nie na innej, prawda, studiować. Także i my tutaj wychodzimy z tą ofertą właśnie w formule 30+, ale także chcemy, żeby nie tylko się skoncentrować na osobach, prawda, dorosłych, ale także chcemy, aby w nasze mury do naszego uniwersytetu także przyszła młodzież z Ełku i z okolic.